W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się 6. edycja spotkań Doing Business. Tym razem 130 przedsiębiorców z Wielkopolski spotkało się z 12-osobową delegacją Gruzji. Takie spotkania jak dzisiejsze służy temu, aby doprowadzić do spotkania ludzi, którzy mogą kooperować, przekazać maksimum informacji, pokazać, że jest to rynek bezpieczny, dobrze zorganizowany. Trzeba po prostu znaleźć tam partnerów. I ci partnerzy są otwarci na współpracę. Dla mnie ogromnie ważne jest jakby zaprzyjaźnienie się naszych regionów, zwłaszcza właśnie Ziemi Wielkopolski. Jesteśmy gotowi do podjęcia kroków, dalszych kroków z panem marszałkiem i mam jeszcze nadzieję, że to będzie dalszym krokiem jakby przyjaźni nie tylko regionom, ale naszych krajów też. Gruzińska delegacja wyraziła szczególne zainteresowanie kwestiami polskiej drogi do Unii Europejskiej, a zwłaszcza sukcesem, jaki odnieśliśmy na polu absorpcji środków unijnych na poziomie regionalnym. Istotnym momentem też jest dzielenie się przykładami dobrej praktyki, sukcesami. Przede wszystkim też, jeżeli mówimy o współpracy regionalnej, też chcielibyśmy skorzystać z tego doświadczenia, które ma Polska w zakresie współpracy między różnymi regionami, co oczywiście jeszcze bardziej pogłębi współpracę gospodarczą między naszymi krajami. Tym bardziej, że ta współpraca wciąż się rozwija. Staramy się poprzez takie wydarzenia samorządowe organizowane przez województwo wielkopolskie na temat realizacji działań biznesowych czy działań biznesowych w Gruzji, również jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych nieco przybliżyć polskim przedsiębiorstwom tutaj z Wielkopolski, przybliżyć informacje na temat sytuacji na rynku gruzińskim, opowiedzieć o tym, jaka jest współpraca Polski i Gruzji. W tym roku przypadła także 10. rocznica podpisania umowy partnerskiej między miastami Kutaisi a Poznaniem. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj z delegacją przebywam na forum. Jak Państwo wiedzą, dzisiaj obchodzimy 10. rocznicę podpisania umowy partnerskiej między Poznaniem a Kutaisi. Czyli już od 10 lat nasze miasta są zaprzyjaźnione i ta współpraca dynamicznie się rozwija, więc też wierzymy w to, że następne 10 lat przyniosą nam jeszcze więcej projektów. Będą to projekty w zakresie współpracy gospodarczej, kulturalnej, młodzieżowej itd. Ta współpraca była bardzo intensywna i stąd po prostu dzisiaj mamy taką sytuację, że bardzo chętnie Gruzini przyjeżdżają do nas, oczekując też dalszej współpracy i dalszego rozwoju tych relacji i również Poznań oczekuje tego rozwoju relacji z miastem Kutaisi. Jak wspomniał Ilja Darciaszwili, ambasador Gruzji w Polsce, wzajemna przyjaźń między oboma krajami ma także swoje konotacje historyczne. Współpraca międzyludzka, czy stosunek międzyludzki między dwoma narodami, to jest naprawdę bazą każdej współpracy. Dzisiaj wspominaliśmy na przykład oficerów kontraktowych Wojska Polskiego, Gruzinów, którzy służyli w Polsce w trakcie latach 20. czy w czasie wojny. I to jest jakby bazą tej współpracy, czy dobrym przykładem stosunków między naszymi narodami. Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o możliwościach inwestycyjnych w Gruzji. Zapoznali się także z instrumentami finansowymi Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Jest to rynek intratny, jest to rynek, który budzi duże zainteresowanie. Mam tutaj na myśli nie tylko eksport bezpośredni, ale też inwestycje w samej Gruzji. Istnieje tam dużo braków, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, infrastrukturę turystyczną, trzeba budować hotele i to jest szansa dla wielkopolskich firm, które chcą wyjść poza granice naszego województwa, naszego kraju. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, że możemy im tym pomóc. Możemy pomóc udzielając pożyczki, chociażby pożyczki ekspansja, czy w następnej kolejności pożyczki obrotowej, czy pożyczki lokalnej, które są już w przygotowaniu. Organizatorem wydarzenia był Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Partnerami samorząd województwa wielkopolskiego i ambasada Gruzji w Polsce.